Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Gutorski, gospodarzę na gospodarstwie 75-hektarowym w miejscowości Świetlikowo, w którym teraz obecnie się znajdujemy, w powiacie tczewskim, gmina Tczew, wraz z synem Bartoszem Gutorskim. Większość pól z gospodarstwa są klasy trzeciej, czwartej. Pszenica wraz z pszenżytem średnio plonuje 8 ton, a rzepak w granicach od 4 do 5 ton. Znajdujemy się na uprawie pszenżyta ozimego, gdzie nie stosowałem żadnych fungicydów, tylko został zastosowany fundamental na T1 i T2 oraz biokurator na kłos. Przez cały okres wegetacji, stosując produkty biologiczne, nie zauważyłem różnicy między tymi produktami a stosowaniem substancji chemicznych. W zeszłym roku fundamental i biokurator zastosowaliśmy na plantację pszenicy. W tym roku postanowiliśmy to rozszerzyć o plantację pszenżyta i uważamy, że to jest przyszłość dla polskiego gospodarstwa. Skłonienie się zastosować produkty bio, ze względu na to, że myślę, że to jest właśnie przyszłość, ze względu na to, że są coraz mniej środków chemicznych, substancji czynnych na rynku oraz to, że można ograniczać te substancje stosując właśnie produkty biologiczne, co pozwoli na zachowanie wielkości plonów oraz ochronę środowiska. Stosując 2 lata już produkty biologiczne, będę skłonny do rozszerzenia tej gamy stosowania na moich polach i uprawach. No, myślę, że powiększę to o stosowanie też na rzepaku i pszenicy. Jako młody rolnik, wkraczający dopiero tak naprawdę w rolnictwo, widzę przyszłość w stosowaniu produktów biologicznych, fundamentala i biokuratora. Uważam, że powinniśmy zacząć się ich uczyć, testować i próbować na naszych uprawach, bo są to produkty, które będą w niedalekiej przyszłości szeroko stosowane. AgroSieć. Z nami osiągniesz więcej.